Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy naszą pierwszą rozmowę. A Państwa i moim gościem jest Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Telewizji Republika i Gazety Polskiej. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie redaktorze, jest poniedziałek, pogoda jeszcze nas nie rozpieszcza, więc zacznijmy ten tydzień trochę tak humorystycznie. No i ja może zacznę od tego, że strach się bać. Czego tu się spodziewać po niektórych politykach z opozycji? Mam takie ciekawe zapowiedzi dzisiaj na portalach internetowych, że nadchodzący tydzień w polityce to przede wszystkim ogłoszenie, to przede wszystkim wzmożona praca przez opozycję, między innymi ogłoszeniem tak zwanego paktu senackiego. Uwaga, lewica się dogaduje, nowa lewica razem, PPS podpisują porozumienie o współpracy, lewica wyjeżdża w Polskę, Platforma wyjeżdża w Polskę w ramach akcji Tu jest przyszłość. Oczywiście Cezary Tomczyk zapowiada, my będziemy pracować, my będziemy rozmawiać, a do tego jeszcze, żeby było ciekawie, to również PSL w tym tygodniu bierze się do roboty. Rada Naczelna PSL w poniedziałek, Koalicja Polska PSL organizuje w całej Polsce konferencje prasowe dotyczące projektu ustawy Uczciwa Polska. No cóż, PiS musi się bać. Koniec, kropka. Ja bym tak zupełnie nie lekceważył, no bo opozycja ma poparcie w Polsce. Ono wprawdzie chyba nie jest tak duże, jak sądzą. I dzisiaj by nie pozwolił na przejęcie władzy. No ale też nie jest tak, że PiS ma w kieszeni utrzymanie trzeciej kadencji. Raczej będzie musiał się bardzo mocno postarać. Powiedziałbym, to jest pół na pół. I wszystko będzie zależało od mobilizacji. Natomiast problemem opozycji jest to, że ona potrafi żerować tylko i wyłącznie na potknięciach albo nawet niedogodnościach władzy. Bo tam, gdzie się władza pomyli, to wiadomo. Ale no powiedzmy na inflacji, ta, która jest wygenerowana no, w 98% przez pandemię i wojnę. Wpływ w ogóle rządów na inflację jest bardzo ograniczony. I taka zasada, że tam, gdzie bliżej frontu, to wyższa inflacja, zdaje się, bezwzględnie dotyczy wszystkich krajów. Natomiast jest pewne obniżenie wysokości zarobków wynikające z tego i też na tym opozycja żeruje. No bo nawet jak Polacy tego dokładnie nie policzyli, no to niektórym się wiedzie trochę gorzej. To są nieduże wolumeny, bo to jest 2-3% w skali półtora roku, no ale jednak jest tak. No, nie ma już wzrostu, który był przez 7 lat. Wojna odebrała część naszych dochodów, tak mniej więcej co 50 złotówkę nam wyjazd z portfela. Więc na tym opozycja może jechać, tylko że nie może jechać na tym, co sama proponuje. Co gorsza, jeśli jedni zaproponują coś, to drudzy mają często bardzo przeciwstawną propozycję, więc z tego wychodzi jedna wielka kakofonia. No i oni tu mają problem, bo zwolenników obozu władzy to jest tak gdzieś w granicach 40% i zawsze tyle było. No właśnie, panie redaktorze, dzisiaj Gazeta Polska publikuje sondaż pracowni Estymator i rzeczywiście pytanie, czy już wchodzimy w ten wyborczy wyścig, czy on już ruszył. PiS miałby większość 37,5%. To jest dobry wynik. No, nie mówimy tu o lekceważeniu, ale ta opozycja w ostatnim czasie nie ma takiego spójnego przykazu. I to mnie zastanawia, czy oni się w końcu jakoś dogadają, czy się nie dogadają, czy te wycieczki, które będą teraz robić, to tak na poważnie. No, opozycje mogą czekać tylko dwa nieszczęścia. Pierwsze, kiedy się nie dogadają, a drugie jeszcze większe, kiedy się dogadają. I to jest ta grecka tragedia opozycji, że każdy wybór jest tak naprawdę zły i obarczony dużą ilością problemów. No bo jeśli się dogadają, no to proszę mi pokazać, co z tymi radykalnymi lewicowymi działaczami LGBT ma wspólnego PSL, czy choćby część elektoratu Platformy, która jednak może dała się tam jakoś nabuntować przeciwko Kościołowi, ale z cywilizacją chrześcijańską wojny toczyć nie chce. I oni będą się z tym źle czuli. Z kolei no, lewica ma bardzo wiele programów takich daleko idących, które się będą wiązały z podwyższeniem podatków, a Platforma właśnie krytykuje rząd za to, że rzekomo podwyższył te podatki. Podatki zresztą na ogół zmalały, tylko nierównomiernie.
i trochę było z tym bałaganu, ale generalnie rzecz biorąc, po podsumowaniu w tym roku PIT-ów, no to procentowo przynajmniej będziemy płacić mniejsze podatki. Nominalnie mogą być większe, no bo mamy inflację. I to jest problem całej opozycji. No, jeżeli się dogadają, to przekaz będzie, no nie lubimy PiS-u, tak? Albo będą mówić o zagrożeniach demokracji w kraju, w którym właśnie demokratycznie chcą przejąć władzę. To więc na czym polega to zagrożenie? Natomiast jak się nie dogadają, no to widzimy też ogromną kakofonię tych propozycji, konferencji. Jedna wspólna konferencja opozycji przebija się, dwie zapamiętują aktywiści, trzech nie zapamięta nikt. Panie redaktorze, to zatrzymajmy się tak poszczególnymi, pójdźmy tymi ugrupowaniami. Nowa Lewica, Razem i PPS i UP. Jak pan widzi przyszłość tej lewicy? Bo ta lewica też ma swoje zawirowania. Przedstawią? Możemy spodziewać się czegoś konkretnego w tym najbliższym czasie, w tych najbliższych 2 miesiącach, załóżmy? No, gdyby zrobić jakiś taki sondaż, jacy politycy, jakie twarze kojarzą się na przykład z tymi ugrupowaniami, to około 50% wskazanych by się wiązało pewnie z posłami Platformy Obywatelskiej, którzy ich nie ma w tej wyliczance. Posłami czy politykami, tak? No więc ludzie mają problem z rozpoznawalnością. Oczywiście dla nich lepiej jest, żeby poszli w 4 blokach niż 8. Ale tak czy inaczej szykują się 4 partie opozycyjne, czyli Hołownia z PSL-em, Platforma z jakimiś tam różnymi przystawkami, Lewica, no i ta ogromna z Porozumieniem, która może tam jeszcze dosyć się kogoś, ale to będzie zawsze kosztem i Lewicy, i Platformy, i PSL. To może o tej samej Platformie. Akcja, uwaga, tu jest przyszłość. Platforma Obywatelska zaprasza na spotkania z Donaldem Tuskiem. Donald Tusk będzie się spotykał, będzie rozmawiał. Zaprasza Cezary Tomczyk. Tylko właśnie pytanie, na czym się dzisiaj skupia Platforma? No, ale też takie poboczne, bo wszyscy pytają, dlaczego Donald Tusk nie opublikował jeszcze zdjęcia z Joe Bidenem, bo tutaj nawet dziennikarze, którzy sprzyjają Platformie Obywatelskiej i samemu Donaldowi Tuskowi, no, widzą, że coś tutaj jednak nie spina się, taka narracja co do tego spotkania. Może to zdjęcie jest w sytuacji trudnej dla Donalda Tuska. I lepiej, żeby go już nie publikował. A może takie zdjęcia po prostu nie ma, bo nie było co fotografować. Joe Biden podszedł przywitać się z politykami opozycji i w sumie te spotkania trwały kilkadziesiąt sekund, no więc to rzeczywiście był tylko moment na zrobienie zdjęcia. No jak ktoś ma szybką migawkę, to nawet może kilka zdjęć zrobić, ale one będą wszystkie w sytuacji takiej, że nawet średnio zorientowany zobaczy, że do żadnego spotkania nie doszło. No to w ten sposób z Janem Pawłem II spotkało się miliard ludzi, bo on przecież tylu ludziom podał rękę, że tylko i wyłącznie by mogli powiedzieć, że się z nim spotkali. Na swój sposób jest to oczywiście spotkanie. Donald Tusk ma problem pewnego poziomu izolacji w tej poważnej polityce. On oczywiście będzie gdzieś tam wspierany, przyjmowany przez Niemców, bo to wiedzą, że jest ich człowiek, tam jest rozpoznawalny. No, słyszeliśmy, Łukaszenka modli się o powrót Tuska do władzy w Polsce. Już dwukrotnie w przestrzeń publiczną wysyłał, że liczy na powrót Tuska, no ale trudno na jego miejscu, żeby nie liczył. No, kiedy mu było tak dobrze jak za Tuska? Ale to nie jest dzisiaj ta poważna polityka. No, nawet Putin nie mówi głośno o Tusku, tylko jego pucybut, czyli Łukaszenka. No to jest jednak miara upadku. Natomiast no, prezydent największego mocarstwa w chwili zagrożenia spotyka się z prezydentem Andrzejem Dudą, z premierem Morawieckim, a reszta ma selfie. Tak, no, to jest pewna różnica w miarze polityki, jeżeli na tą politykę wizerunkową się mierzymy.
No, kto by nie chciał selfie z Joe Bidenem, panie redaktorze, ale oczywiście byli tacy, co mają, a są tacy, którzy mówią, że mają, ale nie publikują, my czekamy cały czas, panie prezesie Platformy, czekamy na to zdjęcie, chcielibyśmy je zobaczyć, tak, dla potwierdzenia, ale dobrze, żeby nie było, że my tylko o tej Platformie, żeśmy się uwzięli na tę opozycję, to porozmawiajmy teraz, panie redaktorze, bardzo proszę o Trybunale Konstytucyjnym. W Gazecie Polskiej codziennie dzisiaj komentarz Kancelarii Prezydenta. No i teraz pytanie, czy Trybunał Konstytucyjny wyda swoją opinię co do ustawy o Sądzie Najwyższym w 2 miesiące? Czy tyle czasu rzeczywiście wystarczy? No i czy ten serial się zakończy? Bo to jest chyba taki jeden z największych problemów dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy wyda, bo Trybunał ma swoje problemy. Tam jest chyba dosyć duży konflikt. Natomiast moim zdaniem to niczego nie zmieni. To jest tylko przesunięcie odpowiedzialności za to, że KPO nie będzie na Trybunał, a za to odpowiada przede wszystkim Unia Europejska. Ja nie wiem, dlaczego obóz władzy nie chce wprost powiedzieć. Nie lubią nas, nie chcą nas i stosują narzędzia, które są nielegalne i zgodne z traktatami i umowami. I koniec. Ale być może nawet tak wstrętne działania, jakim jest próba obalenia demokracji w Polsce pieniędzmi unijnymi, jeszcze w dodatku pod hasłem praworządności, a tu nie ma większego złamania praworządności niż to, co wyrabia Unia. Obóz władzy się obawia, że ktoś wpadnie na pomysł, okej, no to weźmy takich, którzy się Unii podobają i wtedy zapłacą. No, niestety też są pewnie tacy ludzie, tylko że ja nie sądzę, że to była większość Polaków. Sprawy trzeba było od początku na ostrzu noża stawiać, w ogóle nie iść w to KPO. A skoro poszli, no to teraz mamy pasztet, jeżeli chodzi o fundusz odbudowy i w ogóle fundusz europejski. Uważam, że im pieniędzy mniej ma Unia, tym zdrowiej i dla Unii, i dla krajów członkowskich. Zawsze podkreślam, że żeby płacić polskim rolnikom, to nie trzeba oddawać pieniądze Brukseli, tylko uczciwie umówić się na limity do takiego samego poziomu, jak są dotacje. Zresztą już dawno polscy rolnicy by mieli wtedy wyrównane. Nie czekalibyśmy na świadczenia Unii, tylko byśmy z własnej kasy dawno temu Unii zapłacili rolnikom te dotacje do produktów rolnych. Jeśli jest zgoda co do poziomu, no to każdy płaci tyle, ile się umówiliśmy i już. Panie redaktorze, w tamtym tygodniu Rada Bezpieczeństwa Narodowego się odbyła z udziałem prezydenta, premiera, przedstawicieli rządu, ale też i polityków z opozycji. Jacek Siewiera w wywiadzie dla Gazety Polskiej dzisiaj mówi, że to była merytoryczna dyskusja, że to są te spotkania merytoryczne. Dzisiaj my musimy być ostrożni pod każdym kątem. No właśnie, chciałam tutaj zapytać o tę Białoruś. Aleksandr Łukaszenka straszy, że on będzie chciał pomagać polskiej opozycji, że on się bardzo interesuje tymi wyborami w Polsce. I Białoruś, i Rosja to ogromne zagrożenie. Minister Kamiński mówi o zaporach i elektronicznych i nie tylko, oczywiście, ale to są ogromne wyzwania dla nas, wyzwania, które również potrzebują ogromnych środków. Czy można jeszcze więcej? Czy my jesteśmy już zabezpieczeni u nas na granicy, ale również i w obwodzie królewieckim, gdyby co? Nie chodzi tylko o granice. No z granicą jakoś sobie tam radzimy. Ale proszę pamiętać, że operacja Ghostwriter, czyli ataku na media elektroniczne i dezinformacyjne 2,5 roku temu zaczęła się od moich social media. To jest jakby już dosyć powszechnie pokazywane. Przejęli wtedy mojego Twittera i ogłosili, że polskie wojska są wprowadzane na Białoruś, a jednocześnie wtedy lądowała dywizja powietrzno-desantowa rosyjska na naszej granicy. I Białorusini mają dosyć rozbudowaną tą formację, która odpowiada za cyberataki, więc to, że nie przejmą nawet rządowych stron, to nie znaczy, że nie będą atakować naszych. No my się staramy, ale nie jesteśmy w stanie mieć takich zabezpieczeń jak rząd. Też trzeba bardzo na to zwracać uwagę. Tak? Musimy się tutaj wszyscy dziennikarze wzajemnie wspierać, bo a niestety jest często tak, że dezinformacje, które produkuje się w Rosji, no to skrajny przykład to już Smoleńska, tak, ale nie tylko, są powtarzane i bronione do dzisiaj przez duże prywatne media, szczególnie zagraniczne. To jest zupełnie niezrozumiałe. Przecież w sprawie Smoleńska Rosja wyprodukowała gigantyczną ilość fake newsów, które miały odsunąć od nieodpowiedzialność. I do dzisiaj przecież TVN na przykład, czy Gazeta Wyborcza bronią
tych wersji rosyjskich, które okazały się całkowicie niezgodne z prawdą. To już żadna poważna uczelnia nie jest w stanie potwierdzić tego, co tam Rosjanie wyprodukowali. Bronią tego członkowie komisji, którzy się podpisali pod rosyjskimi, ci poprzedni oczywiście, podpisali pod rosyjskimi ustaleniami, no bo co nie mają zrobić. Natomiast nikt, kto się ceni, nie będzie tych bzdur bronił, no bo tam się nic kupy nie trzyma. A obrażanie naukowców i dziesiątek uczelni międzynarodowych, które stworzyły nowy raport państwowy, nic to nie zmieni. No, dzisiaj mamy do czynienia z agresją w internecie, która jest równie niebezpieczna jak agresja na nasze granice, bo ona może doprowadzić do destabilizacji politycznej naszej sceny. I trzeba być na to uczulonym. No, jeśli Łukaszenka mówi, że będzie wspierał Tuska, to należy się spodziewać, że różne wrzutki, a nawet prowokacje czy zdarzenia będą produkowane w Rosji i musimy być bardzo czujni na te prowokacje, bo one mają pomóc tej opozycji, która jest miła w Moskwie i Łukaszence, powrócić do władzy. No, jeżeli chcemy mieć władzę pod dyktat do Moskwy i Białorusi, to potem nie dziwmy się, że kasy nie ma, albo w ogóle, że do nas wojna dojdzie. To wszystko jest możliwe. No, koszty braku niepodległości są ogromne, a koszty braku ludzi, którzy myślą w kategoriach niepodległości własnego państwa, są zbliżone. Panie redaktorze, bezpieczeństwo energetyczne to również rzecz kluczowa. PKN Orlen nie otrzymuje już dostaw ropy naftowej z Rosji. Dostawy rurociągiem przyjaźń do Polski zostały wstrzymane przez stronę rosyjską, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek, poinformował przedwczoraj. Nie jest to z jednej strony smutna wiadomość dla nas, bo my nie chcemy utrzymywać Rosji i tego gazu od nich brać, ale z drugiej strony, czy jesteśmy na tyle bezpieczni w pana ocenie właśnie, żeby no, jednak tę różnicę zapewnić Polakom? No, z Rosji dociera już rurociągami tylko 10% do Polski tego, co u nas się w ogóle przetwarza i zużywa, więc pewnie my mamy większe zapasy niż to, co z Rosji docierało i te zapasy na spokojnie na rok wystarczą, ale niezależnie od tego, to już przecież mamy cały czas rosnące moce przyładunkowe z innych kierunków. One bardzo szybko rosły. Nie wprowadzono natychmiast sankcji, co oczywiście mogło zadusić Rosję, ale też zadusiłoby pewnie sporą część gospodarek europejskich. Tylko zrobiono nawet całkiem mądry ruch, wprowadzono sankcje finansowe, tak żeby Rosji ten eksport ropy przestał się opłacać. No, efekt jest taki, że Rosja już sama przestaje eksportować ropę do Europy Zachodniej. Będzie zakręcać po kolei różne nitki, bo Rosja po prostu zacznie dopłacać do eksportu ropy, tam gdzie da radę jeszcze eksportować. No, ale trzeba zwiększyć światowe wydobycie poza Rosją. Ja kiedyś jeszcze na początku wojny proponowałem coś takiego jak rosyjski ślad, czyli badać, tak jak się bada ilość CO2 w produkcie, tak badać ilość rosyjskiego wkładu w dany produkt, czyli energetycznego, komponentów i tak dalej. I ten wkład obejmować ekstra podatkiem. W ten sposób wyprzeć w ogóle Rosję z rynków, żeby ludzie szukali innych kooperantów, innych poddostawców. I za chwilę o Rosji będziemy czytać w książkach do historii. Panie redaktorze, na koniec naszej rozmowy zapowiedzmy jeszcze wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą w tygodniku Gazeta Polska. Pada ważne pytanie, panie prezydencie, odpowiedzmy, po co nam te 500 hajmarsów, czołgi Abrams i K2 oraz samoloty F-35? Jakie jeszcze trudne pytania padną w tym wywiadzie środowym w tygodniku? Jak pani wspomniała, cały wywiad ukaże się w środę, ale jest jedna bardzo ważna, potwierdzona już przez polskie służby i prezydenta informacja, która znalazła się na czołówce, dotycząca początków agresji wobec Polski, która się zdarzyła. Ale to za kilkanaście godzin pewnie będziemy prezentować tą informację. No w tej chwili nic nam nie zagraża, bo Polska się obroniła, ale pewna rzecz była początkiem tej wojny i o tym mówi prezydent. To za chwilę, dosłownie, być może jeszcze dzisiaj będziemy to ujawniać. Po kolei prezentujemy fragmenty
tego wywiadu, bardzo długiego i bardzo ważnego wywiadu. Rzeczywiście to jest chyba najważniejszy wywiad prezydenta w tej kadencji, jakiego w ogóle udzielił, więc zwracam uwagę na niego, trzeba go przeczytać i jest to wielkie źródło informacji. Zachęcamy zatem naszych widzów do lektury. Wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą już w najnowszym tygodniku Gazety Polskiej. To już we środę, ale proszę obserwować Dziękuję również bardzo. Naszą stację. Będziemy na bieżąco informowali Państwa o fragmentach właśnie tego wywiadu. To tak jak zapowiedział sam pan prezes. Bardzo dziękuję panie prezesie za rozmowę. Tomasz Dziękuję Sakiewicz, bardzo. Prezes Telewizji Republika i redaktor naczelny Gazety Polskiej. A już za chwilę Anna Pieczarka, Prawo i Sprawiedliwość oraz Paweł Krutul, Lewica. Będą państwo i państwa i moimi gośćmi.